Filip, minęło już kilka dni ze spotkaniem z Legią. Co się stało, można powiedzieć, że w tym meczu przegraliście? Na pewno nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy. Legia nas od początku meczu bardzo wysoko do nas podchodziła i grała na nas wysokim pressingiem. Byliśmy na to przygotowani, ale nie wykonywaliśmy tego, co mieliśmy robić i dlatego zbyt szybko gubiliśmy piłkę i mało było składnych akcji. A teraz czeka Was mecz z mistrzem Polski, Piastem Gliwice, który jest osłabiony. Nie ma Walencji, nie ma Dziczka. To oznacza, że w środku pola będzie więcej miejsca do grania? Na pewno nie ze względu na system, w jakim grają. Spodziewałem się również ciężkiego meczu i tak jak powiedziałem, jak będziemy gdzieś wykonywać to, co sobie zakładamy przed meczem, to myślę, że mamy szansę na 3 punkty. A czy wobec tych osłabień są w stanie utrzymać jakość z poprzedniego sezonu? Już tak mówiąc, w kontekście całego sezonu. Ja myślę, że tak, bo te mecze, co widziałem, to widać, że oni sam pomysł i sama gra wygląda u nich dobrze. Myślę, że przede wszystkim to im brakowało trochę szczęścia i gdzieś tam popełniali po prostu jakieś głupie błędy w defensywie, co też jest dla nas szansą. Mówisz, że Piast jest nadal mocną drużyną, ale na własnym boisku jeszcze nie przegraliście. Czy ta pasa będzie dalej podtrzymana? No mam nadzieję, że tak i wierzę w to, że po prostu nie przegramy, a także wierzę w to, że zdobędziemy tutaj 3 punkty. Tak więc czy w takim meczu doping kibiców będzie jak najbardziej wskazany? No tak, no w każdym meczu myślę, że doping kibiców jest potrzebny i liczymy, że przyjdzie ich tutaj jak najwięcej i będą nas dopingować.